Czy istnieje dziewiąta planeta na najbardziej oddalonym krańcu Układu Słonecznego? Nowe, mocne dowody zdają się ostatecznie potwierdzać teorię o istnieniu kolejnej dużej planety poza orbitą Neptuna. Planeta ta byłaby nie tylko naukową sensacją, ale także mogłaby być powiązana z mitami i przepowiedniami naszych przodków, którzy wiedzieli o jej okresowym pojawianiu się. Planeta dziewiąta prawdopodobnie krąży wokół Słońca po tak nietypowej orbicie, że tylko co kilka tysięcy lat wchodzi do wnętrza Układu Słonecznego, a tym samym w zasięg naszych teleskopów. Jeżeli wierzyć sumeryjskim legendom, mogłoby dojść do czegoś potwornego. Planeta, która przechodzi przez wewnętrzne regiony Układu Słonecznego tylko co kilka tysięcy lat, do tej pory umknęłaby naszej uwadze. Wielu z Was może również znać planetę dziewiątą jako tajemniczą planetę X. W przeszłości legendy kultury sumeryjskiej mieszały się z nowoczesnymi badaniami nad innymi, wcześniej nieznanymi planetami. Sumerowie mówili o ciele niebieskim, które pojawia się co 3600 lat, a następnie powoduje chaos. Niektórzy współcześni naukowcy są przekonani, że za Neptunem, a nawet za pasem Kuipera, znajduje się planeta, której okrążenie Słońca zajmuje od 10 do 20 tysięcy lat. Teoretycznie taka planeta mogłaby rzeczywiście poruszać się po orbicie, która przybliża ją do Słońca co 3600 lat. Jak prawdopodobne jest, że w naszym Układzie Słonecznym ukrywają się inne, nieznane wcześniej planety? Na konferencji w 2006 roku duże międzynarodowe zgromadzenie astronomów zdecydowało, że Pluton nie powinien być już zaliczany do głównych planet. Przez długi czas był on dziewiątą planetą w Układzie Słonecznym i od tego czasu mamy tylko 8 głównych planet. Zanim Pluton został zdegradowany, mówiło się już o kolejnej planecie. W tamtym czasie nazywano ją planetą dziesiątą. Po zdegradowaniu Plutona do planety karłowatej i obiektu transneptunowego, planeta dziesiąta stała się planetą dziewiątą. Naukowcy poszukiwali tej ostatniej dużej planety w naszym Układzie Słonecznym, ponieważ pojawiało się coraz więcej dowodów na to, że nie była to tylko legenda, ale fakt naukowy. Jest całkiem możliwe, że ta planeta od dawna uważana za mit naprawdę istnieje. Obiekty transneptunowe szaleją. Co za emocje! Planeta dziewiąta lub planeta X była tylko koncepcją. Debata na temat istnienia kolejnego członka naszego Układu Słonecznego trwa już od kilku dekad. Raz po raz astronomowie byli przekonywani o istnieniu innych planet w naszym Układzie Słonecznym. Słynnym przykładem z XIX wieku jest planeta Wulkan, o której kiedyś sądzono, że znajduje się na orbicie Merkurego. Poszukiwania te zostały zainicjowane przez anomalie na orbicie Merkurego. W rzeczywistości w ten sposób odkryto wiele planet. Wyróżniały się one ze względu na odchylenia w normalnych orbitach innych planet, które występują, gdy przyciąganie grawitacyjne nieodległej jeszcze planety wpływa na orbitę znanej planety. Na przykład Pluton został odkryty po długich poszukiwaniach. Współczesne poszukiwania planety dziewiątej rozpoczęły się na dobre wraz z odkryciem Sedny w 2003 roku, obiektu transneptunowego o tak niezwykłej i wysoce ekscentrycznej orbicie daleko poza sferą Neptuna, że pojawiły się spekulacje. Parametry orbitalne Sedny są tak ekstremalne, że nie można ich w pełni wyjaśnić wpływami grawitacyjnymi znanych planet. To sprawiło, że powróciły stare pomysły, zgodnie z którymi istnieje jeszcze nieodkryte masywne ciało daleko poza Neptunem. Hipoteza planety dziewiątej została dodatkowo wzmocniona przez obserwacje innych obiektów transneptunowych o nietypowych cechach orbitalnych. Wysokie inklinacje orbitalne i dziwne zgrupowanie parametrów orbitalnych wskazywały na wspólną przyczynę. Inna planeta jest w rzeczywistości najlepszym i najbardziej spójnym wyjaśnieniem skupiska anomalii orbitalnych w pasie Kuipera. Naukowcy, którzy są przekonani o istnieniu planety dziewiątej, wykazali, że nie tylko właściwości orbitalne obiektów takich jak Sedna, ale także inne anomalie w zewnętrznym Układzie Słonecznym można wyjaśnić obecnością innej dużej masy. Pewnie zastanawiasz się, jaka powinna być zakładana masa planety dziewiątej. Naukowcy obliczyli masę, aby dopasować ją do anomalii grawitacyjnych obserwowanych w pasie Kuipera. W rezultacie okazało się, że planeta jest gdzieś pomiędzy wielkością Ziemi i Neptuna. Pomimo intensywnych poszukiwań za pomocą najbardziej zaawansowanych teleskopów na świecie, planeta dziewiąta pozostała niewidoczna. Niektórzy naukowcy zaczęli więc szukać alternatywnych wyjaśnień dla dziwnych procesów zachodzących na Neptunie.
Pojawiło się kilka dobrych wyjaśnień, które tłumaczą anomalie orbitalne planet karłowatych i innych ciał bez wpływu nieznanej wcześniej masy planetarnej. Zaobserwowane osobliwości orbitalne można również wyjaśnić zniekształceniami statystycznymi lub efektami grawitacyjnymi innych mniejszych obiektów w pasie Kuipera. Może również istnieć wpływ obłoku Oorta, który znajduje się daleko poza zewnętrznymi krawędziami właściwego Układu Słonecznego. Dr. Mike Brown, to naprawdę istnieje. Czy uwierzyłbyś mi, gdybym powiedział, że istnienie planety dziewiątej zostało udowodnione przez naukowców? Badaczem, któremu udało się to udowodnić, jest dr Mike Brown z Kalifornijskiego Instytutu Technologii. Dr Brown stał się sławny dzięki odkryciu mniejszej planety Eris w pasie Kuipera. Pojawienie się tej planety, która jest prawie tak duża jak Pluton, podsyciło debatę na temat tego, co jest prawdziwą planetą, a co nie. W rezultacie Pluton stracił swój status planety, dlatego też Brown jest żartobliwie nazywany zabójcą Plutona w kręgach specjalistów. Mike Brown jest uważany za specjalistę od obiektów transneptunowych i wraz ze swoim kolegą Konstantinem Batyginem badał również możliwość istnienia innej, znacznie większej planety. Brown, który prawdopodobnie zna orbity mniejszych planet i ich charakterystykę orbitalną lepiej niż jakikolwiek inny naukowiec, jest przekonany o istnieniu planety dziewiątej. On i Konstantin Batygin opublikowali swoje wstępne wyniki badań w 2016 i udowodnili, że wysoce ekscentryczne i podobnie wyrównane orbity wielu obiektów transneptunowych wyraźnie wskazują na istnienie innej dużej planety. W swoim artykule obaj wyjaśnili ponadto, że planeta dziewiąta musi mieć masę około 10 razy większą niż Ziemia i krążyć w średniej odległości około 20 razy dalej od Słońca niż Neptun. Ze względu na tę ogromną odległość szacuje się, że pełna orbita planety dziewiątej zajęłaby od 10 do 20 tysięcy lat, przy czym planeta spędziłaby wiele tysięcy lat daleko w kosmosie, dopóki nie powróciłaby do Układu Słonecznego na swojej eliptycznej orbicie, a tym samym w zasięgu wzroku naszych teleskopów. Chociaż badania Browna i Batygina przyciągnęły wiele uwagi, prawdziwego dowodu na istnienie planety dziewiątej długo brakowało, a eksperci potwierdzili, że niezwykle duża odległość planety i związane z tym słabe odbicie światła sprawiają, że jest ona trudna do wykrycia nawet przez obecne teleskopy. Mówiąc wprost, oznacza to, że nasza technologia może po prostu nie być jeszcze wystarczająco dobra, aby wykryć planetę krążącą wokół Słońca w niemal całkowitej ciemności. Mimo to Brown i Batygin nie ustawali w wysiłkach. W lutym 2024 Mike Brown ponownie opublikował najnowsze wyniki swoich badań i jeszcze bardziej zawęził obecną lokalizację planety dziewiątej. Wykorzystując dane z systemu Pan-STARRS, jego zespół był w stanie wykluczyć około 78% możliwych lokalizacji planety dziewiątej, obliczonych wcześniej na podstawie innych badań. Nowe szacunki pokazują, że planeta dziewiąta może mieć dużą oś półcienia wynoszącą około 500 jednostek astronomicznych i masę około 6,6 masy Ziemi. Kiedy pojawi się w polu widzenia, jeżeli naprawdę istnieje, pozostaje kwestią otwartą. Nibiru przynosi zniszczenie i chaos co 3600 lat. Założę się, że słyszałeś o legendarnej planecie Nibiru, często określanej jako Planeta X w literaturze science fiction, a później często utożsamianej z dziewiątą planetą astronomii. Nibiru to historia ze starożytnych tekstów sumeryjskich, która została ponownie zinterpretowana przez autora Zecharia Sitchina. Sitchin twierdził, że sumeryjskie legendy zawierają odniesienia do dodatkowej planety w Układzie Słonecznym, którą nazwał Nibiru. Według niego Nibiru krąży wokół Słońca po wysoce eliptycznej orbicie, która zbliża ją do Ziemi co 3600 lat. Brzmi to oczywiście bardzo podobnie do idei planety dziewiątej, której orbita zajmuje od 10 do 20 tysięcy lat i może znajdować się na orbicie bliższej Ziemi przez kilka tysięcy lat w tym okresie. Sitchin powiązał planetę z domem Anunnaki, domniemanej rasy pozaziemskiej, która rzekomo interweniowała we wczesnych dniach ludzkiej cywilizacji na Ziemi. Metody i wnioski Sitchina są w dużej mierze odrzucane przez tradycyjną społeczność naukową, jednak jego teorie mają również wielu zwolenników. Wraz ze wzrostem Nibiru na Ziemi mają mieć miejsce katastrofy i wstrząsy, a wielu zwolenników teorii obawia się ponownego powstania Anunnaki, tyranicznej rasy panów, która rzekomo pomogła stworzyć ludzkość i nadal ją kontroluje.
Badania naukowe nad planetą dziewiątą są dalekie od rozważania takich pomysłów lub łączenia odkrycia ciała niebieskiego z wydarzeniami na Ziemi. Interesujący jest jednak fakt, że obie koncepcje łączy idea odległego, masywnego ciała, którego orbita wykracza daleko poza znane planety. Oczywiście pozostaje pytanie, skąd Sumerowie mieliby wiedzieć o tak odległej planecie, skoro teoretycznie żadna planeta poza Saturnem nie mogłaby być wówczas widoczna dla teleskopów. Istnieją na to różne wyjaśnienia, z których niektóre są dość proste, a niektóre paranormalne. Gdyby naprawdę istniała rasa pozaziemska, która odwiedziła Ziemię i miała coś wspólnego z nami, ludźmi, Sumerowie wiedzieliby o tej planecie bezpośrednio od Anunnaki. Na sumeryjskich tabliczkach klinowych i płaskorzeźbach wyróżnia się kilka przedstawień nieba, które pokazują 9 lub 10 planet. Inne teorie sugerują, że mogli istnieć ludzie, którzy posiadali zdolności paranormalne. Amerykańskie medium Ingo Swan kilkakrotnie udowodnił w latach 70., że szczególnie utalentowane osoby mogą podobno skierować swój duchowy wzrok w dowolne miejsce we wszechświecie za pomocą techniki zdalnego widzenia. Na przykład Swan miał zbadać planetę Jowisz i dostarczyć nauce cennych danych na długo przed tym, jak sondy potwierdziły te wyniki. Możliwe, że te i inne zdolności były nadal szeroko rozpowszechnione wśród naszych przodków i że ludzie widzieli Układ Słoneczny w sposób, który trudno nam sobie wyobrazić. Wtedy, oczywiście, Sumerowie mogli również zobaczyć inną planetę. Teraz może nam się to wydawać fascynujące, jeżeli jednak zastanowimy się przez chwilę nad dramatycznymi scenariuszami związanymi z pojawieniem się Nibiru, możemy dojść do wniosku, że wcale nie spieszymy się z odkryciem planety dziewiątej lub Nibiru. Subskrybuj kanał już teraz i bądź częścią każdego nowego filmu.